Cześć, dzień dobry, z tej strony Sandra. Dzisiaj zapraszam Was do filmu o płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych. Płatności bezgotówkowe to są płatności kartą lub blikiem, a płatności gotówkowe to po prostu te, gdzie płacimy fizycznymi pieniędzmi. W całym swoim filmie będę mówiła raczej o płatnościach w sklepach spożywczych. Myślę, że dla ludzi, którzy zastanawiają się, jak którą metodą zapłacić w sklepie, najważniejszym aspektem jest wygoda. Wygoda w płatności bezgotówkowej polega na tym, że możemy po prostu wyjąć kartę z portfela, przyłożyć do pinpada, wpisać pin i jest już po sprawie. Nie musimy szukać drobnych, grubych banknotów, nie musimy szukać pieniędzy poupchanych w torebce, jeśli nam coś powypadało. W tym przypadku wygodą jest także to, że nie trzeba biegać do bankomatu, jeśli nam zabraknie pieniędzy lub wcześniej w ogóle przed zakupami nie trzeba iść do bankomatu, można bezpośrednio iść do sklepu, mieć wszystko na karcie, całe swoje pieniądze. A w metodzie płatności blikiem już w ogóle nie musimy mieć nawet karty, wystarczy nam sam telefon, który w sumie chyba każdy zawsze ma przy sobie. Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo. Bardzo dużo osób boi się tego, że jeśli będą płacić kartą, to z ich kont będzie znikała gotówka. Ja kartą płacę praktycznie od zawsze i zastanawiam się, jak mogłaby mi zniknąć gotówka bez mojej ingerencji w to. I teraz tak, ludzie obawiają się, że jak zapłacą w sklepie, to zapłacą więcej niż mają na paragonie. Tylko, że to nie jest możliwe, bo ja jako kasjer, jeśli ktoś mi daje kartę, że karta się wczytuje, nic tam nie klikam. Nie mam możliwości zmiany ceny, dodania czegoś, cokolwiek. Ja na tym monitorku nie mogę nic ruszyć, nic zrobić, jeśli jest wczytywana karta. Mam komunikat, wczytaj kartę i nie ma tam żadnej opcji do zaznaczenia, do zmienia czegokolwiek, żeby dopisać. Nic takiego nie ma. Żadnych dodatkowych kwot, sum, pieniędzy, przedmiotów nie dodam w trakcie płacenia kartą i to, co było na paragonie, ta kwota, ta sama będzie ściągnięta z konta. I co ciekawe, teraz mogę powiedzieć tak od siebie, że każdy kasjer, kasjerka, każdy sprzedawca jest tylko człowiekiem. Zdarzy się tak, że na przykład pominie jakieś 5 groszy, 10 groszy, że coś mu wypadnie na przykład między palce, albo nie wiem, jak nosimy teraz rękawiczki w tych ciężkich czasach, to te rękawiczki są tak uciążliwe i tak ciężko się przebiera pieniądze w nich, że możemy wydać na przykład za mało pieniędzy. Albo za dużo, ale to już chyba każdy się wtedy cieszy z klientów. Ale jeśli czegoś zabraknie, no to już wiadomo, jest troszkę niemiło. Ale tak jak powiedziałam, każdy z nas jest tylko człowiekiem i możemy się pomylić. Wiem, że tak nie powinno wyglądać to. Dlatego staramy się za każdym razem naprawdę sprawdzać po 3 razy, czy wydajemy dobrze resztę. No ale zdarza się i wydamy czasami za mało. No i macie te 5-10 groszy mniej w portfelu, czasami to są trochę większe kwoty. Jednak przy zapłacie kartą takich sytuacji nie ma. Bo tak jak mówiłam, nic nie możemy dopisać sobie do tej transakcji, która się dzieje, kiedy przykładamy kartę do pinpada. Wtedy nie ma możliwości, że ktoś się pomyli jakoś i wasze pieniądze zostaną inaczej ściągnięte z konta. Więc według mnie płatność bezgotówkowa w takim przypadku jest o wiele bezpieczniejsza. Do bezpieczeństwa można podpiąć też kradzież. I teraz pytanie, czy lepiej, żeby ukradli wam portfel, którego prawdopodobnie nie znajdziecie nigdy? Czy lepiej, żeby ktoś ukradł wam kartę lub portfel z kartą płatniczą, którą możecie od razu zablokować tak, że nikt z tej karty nie skorzysta? Jak gdybym zgubiła portfel lub pieniądze takie fizyczne, banknoty, to byłabym załamana, no bo nigdy tego już nie zobaczę na oczy prawdopodobnie. A zdarzyło mi się zostawić gdzieś kartę, od razu jak się zorientowałam, to szybko wchodziłam na aplikację w telefonie, zastrzegłam kartę i czułam się już chociaż troszkę lepiej, troszkę bardziej pewna, że te pieniążki na moim koncie zostaną w takiej ilości, jak były. Tak więc w bezpieczeństwie według mnie też wygrywa płatność bezgotówkowa. Szybkość płacenia. Według mnie szybkość płacenia gotówką, a kartą jest bardzo porównywalna, bo przy zapłacie kartą musimy włożyć tą kartę, wpisać PIN, czekać na zatwierdzenie transakcji, blikiem to jeszcze dłużej trwa, bo jeszcze musimy się w telefonie wpisać jakiś kod. Za tą gotówką wyjmujemy, czekamy aż kasjer szybko, sprawnie przeliczy pieniążki, odda wam resztę, no i w sumie jakbym miała zmierzyć czas tych dwóch transakcji, to wyszłoby bardzo podobnie. Ale, teraz pojawia się taki problem, że ja osobiście miałam bardzo dużo takich sytuacji, szczerze to chyba nawet raz dziennie na mojej zmianie zdarza mi się tak, że nie mam już totalnie drobnych w kasie. Ktoś daje mi 100, płaci za batonika 3 zł, ja już przeklinam po prostu w myślach, Boże, dlaczego? I mówię, dobra, poczeka pan, jeśli nie można kartą,
i idę do koleżanki gdzieś obok na kasę, żeby mi rozmieniła te pieniądze. Teraz trzeba czekać, bo na przykład jeśli ta koleżanka nie ma, bo tak też się zdarza, to trzeba poczekać, aż koleżanka pójdzie i rozmieni mi gdzie indziej te pieniądze, albo ewentualnie pytam się po klientach, czy ktoś nie ma tego rozmienić. I w momencie, kiedy osoba płacąca kartą już dawno by wyszła, spakowała swoje zakupy, miała to z głowy, to klient, który płaci za tego batonika 100 zł, czeka, aż rozmienimy te pieniądze na jakieś drobniejsze. I co wtedy jest szybsze? Nigdy nie wiadomo, kiedy taka sytuacja nam się przytrafi, więc ja też nie chciałabym czekać w kolejce 5 minut tylko na samą płatność. Dlatego tutaj także wykrywa karta. Bardzo ważnym aspektem dla osób płacących gotówką jest to, że mają kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi. I tutaj też tego do końca nie rozumiem. Znaczy jestem w stanie zrozumieć, że jak ma się to w ręce, no to widać, że tam są 200, więcej niż 200 nie możemy wydać, bo reszta jest w domu. No i nie ma innej możliwości, nie będziemy brać jakichś głupstw, bo po prostu nie mamy na to budżetu w tym momencie. A jak bierzesz kartę, płacisz za nią, nie widzisz tych pieniędzy, więc tak naprawdę co oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No jak tu oszczędzać? No i w porządku, rozumiem, w momencie kiedy nie widzielibyśmy swojego stanu konta lub nie moglibyśmy nim zarządzać przez jakąś aplikację mobilną, to okej, no ciężko nam stwierdzić, czy możemy wydać tyle i tyle, ile już mamy na tym koncie wydane, ile nam zostało. Ale jesteśmy w takich czasach, gdzie możemy sobie raz, dwa, trzy w telefonie włączyć aplikację, sprawdzić, ile tych pieniędzy mamy, ile możemy wydać, zrobić sobie nawet przelew na oszczędnościowe i zostawić tylko tą daną kwotę, którą możemy wydać na te jedne zakupy. I już masz limit na koncie, już widzisz, ile tych pieniędzy ubywa, widzisz, ile ich tam ci zostało. Więc co za różnica, czy otwierasz portfel i widzisz 200, czy otwierasz aplikację z kontem bankowym i widzisz, o, 200. Dla chcącego nic trudnego. I jak osoby starsze mogą mieć z tym problem, i ja to rozumiem, bo osób starszych na pewno nie przekonam w 99% do zmiany płatności na bezgotówkowe. I rozumiem to, szanuję, wiem, dlaczego oni mają problemy z tym. Tak osoby do 50 roku życia, wydaje mi się, że z łatwością opanowałyby zalogowanie się na aplikację internetową, sprawdzanie środków na koncie i przelewanie je na jakieś tam oszczędnościowe cele albo na swoje główne konto. Ja tak robię, że jak dostaję wypłatę, to wiem już, ile mam wydać, wiem już, ile odłożę sobie. I od razu odkładam sobie część pieniędzy na oszczędnościowe, stamtąd niczego nie ruszam, nawet nie chcę mi się tego ruszać, bo to znowu się wiąże z robieniem przelewów i tak dalej. Więc w tej kwestii wydaje mi się, że tak samo jest z kartą i tak samo jest z gotówką. I na samym końcu jeszcze tak od siebie, z mojego serduszka, z mojego doświadczenia, z mojej prośby dodam, że kasjerzy, sprzedawcy o wiele, wiele bardziej wolą, jeśli płacicie kartą lub blikiem. Ja osobiście potrafię rozporządzać pieniędzmi na mojej kasie, wiem, ile kto musi mi dołożyć, żeby mi jakoś tam starczyło potem na następnego klienta, żeby nie mieć pustej kasetki, po prostu potrafię jakoś to logicznie za każdym razem rozegrać. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy ja mam rano swoją pierwszą zmianę, dostaję kasetkę, gdzie ja mam tylko 300 zł w niej i ktoś mi przychodzi, pierwszy klient kupuje bułkę, daje mi 50 zł. Drugi klient kupuje chlebek, daje mi 50 zł. Trzeci klient kupuje sobie mleko, chleb i daje mi 100 zł. I ja już w kasetce nie mam nic. I oni nie mają jak inaczej zapłacić. Ja mówię, dobra, ja sobie jakoś poradzę. I następni klienci chcą płacić znowu stówą, a ja już nie mam jak wydawać. A wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Że kasjer ma prawo odmówić sprzedaży, jeśli nie ma z czego wydać. Jest taki punkt w kontekście wykroczeń handlu, dokładnie 135 kodeksu wykroczeń, kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny. Więc bardzo dużo osób myśli sobie, kurczę, sprzedawca nie może mi odmówić, nie, koniec, kropka. I tak, nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny. Ale jeśli ja powiem, przepraszam bardzo, ale ja nie mam z czego panu wydać, no to to już jest uzasadniona przyczyna. Tak więc nie zdziwcie się, że następnym razem jak przyjdziecie po batonik i dacie 200-500 zł, to kasjer powie, przepraszam, proszę przynieść mi albo drobne, zapłacić kartą, albo no ja inaczej panu tego nie sprzedam. Więc w takich sytuacjach 1-0 dla płatności bezgotówkowych. Szczególnie w tych czasach, które teraz są i przy tej sytuacji, która nas otacza, gdzie te pieniądze jednak mają w sobie więcej wirusów i bakterii niż na terminalu, który swoją drogą terminal dezynfekujemy.
pieniędzy niestety nie, bo ich jest za dużo i nie dalibyśmy po prostu sobie z tym rady. Więc dbajcie o siebie, dbajcie o kasjerów i wybierajcie częściej płatność bezgotówkową. A jak wy częściej płacicie, zaznaczajcie tutaj w ankiecie i piszcie mi w komentarzach, dlaczego właśnie płacicie bezgotówkowo lub gotówkowo. Z chęcią przeczytam wasze opinie na ten temat. Dzięki wam ślicznie za obejrzenie, trzymajcie się, uważajcie na siebie, zostańcie w domach, płaccie bezgotówkowo, bądźcie zdrowi, buziaki, hej!